malowanie małego misia. Chodź, kitku. Czy mogę dzisiaj ja prowadzić Rosie? Może innym razem. Musimy iść. O, to nie fair. Zawsze ty rządzisz. 103, 104, 105. Wow, składasz skuter? Ssss. Czemu musimy być cicho? I właściwie czemu liczyłeś, Bruno? Bawię się teraz w chowanego z małym misiem. Kryć się! O, a czy nie powinieneś czasem go teraz szukać? Nie. Tak. Postaram się czymś go zająć, żebym mógł dokończyć niespodziankę dla niego. Skuter. Łej! Nadal odliczam. Rosie! Jak ja mam to teraz zrobić? My moglibyśmy się nim zająć. Jesteś pewna, Rosie? Jasne. Nie ma problemu, prawda, kitku? Żaden problem, Rosie. Dzięki. Jak skończę go składać, to przyjdę na wzgórze dębiaka. Jesteśmy. Możesz się bawić czym tylko chcesz. Może pójdziemy na dwór? Nie martw się, kicku. Panuję nad sytuacją. Farba! Puzzle! O nie! Naprawdę myślę, że powinniśmy wyjść na dwór. Piłka! Rosie? Kicek? Co się dzieje? Bruno przygotowuje dla małego misia niespodziankę. Więc wzięliśmy go do nas do domu, żeby się nie domyślił. Coś czuję, że nie będziemy mieli domu, jak tak dalej pójdzie. Chyba przyszłam w samą porę. Znam się na małych misiach. A serio, Olu? No tak, przecież mamy misia. To co mamy robić, Olu? Mój mały miś najbardziej lubi się bawić na huśtawkach. Huśtawki! Chodź ze mną, mały misiu. Mały misiu, lepiej tego nie rób. Pluszek nie lubi, jak się nim kręci. Huśtaw! Pluszek! O, Pluszek! Wszystko w porządku? Huśtać! Może huśtawki nie były dobrym pomysłem? Spokojnie, kitku. Już się tym zajmę. Okej. Jeśli sobie poradzisz, to pójdę do Bruna. Moment. Jeśli to idzie tu, to po co jest tu? Cześć, Bruno. Jak sobie radzisz ze skuterem? O, całkiem dobrze, kicku. A czy to nie powinno być pod spodem, zamiast na górze? Tak. Musi być błąd w instrukcji. A może trzymasz ją do góry nogami? Dzięki, kicku. Jak się mały sprawuje? On zawsze szybko się nudzi. Na pewno mu się nie nudzi. Zobaczmy. Mały misiu? Dokąd idziesz? Bruna! Nie! Co to za hałas? Bruno ma niespodziankę dla małego misia.
Musimy go trzymać z dala od Bruna, żeby jej nie zobaczył. Maluchy mnie uwielbiają. Patrz tylko na szalone żołędzie. Wszędzie za mną chodzą. Małe żołędzie to nie to samo, co małe misie. Chcesz pograć w piłkę nożną? Mam dużo fajniejszy pomysł. Chodź ze mną, mały misiu. Okej, Dziubek. Daj znać, jak sobie nie będziesz radził. Jesteśmy. Labirynt. A oto, co będziemy... O, rety. Mały misiu. Zgubiłem się. O, nie. Nie martw się. Dziubek poleci w górę i cię znajdzie. Nie ruszaj się. Mały misiu, gdzie jesteś? Hej, ha, ha. Mały misiu. Mały misiu. Wow, malutki. Gdzie idziesz? Bruna! Zatrzymać tego misia! A, ty mały psotniku! Mówiłem! Ja wiem, co mali chłopcy lubią robić. Chodź ze mną, mały misiu! O, piłka! Nie możesz trzymać piłki! Musisz ją kopać! Biająk! Uipi, i strzela gola. Nie liczy się. To jest niedozwolone. No cóż, może opiekowanie się małym misiem nie jest takie łatwe, jak myślałeś, Filip. Zastanawiam się, co Bruno robi tyle czasu. Kto wie? Już prawie. Tudum, 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 tudum. Gotowe. Dziękuję, dziecku. Ciekawe, czy mały misiu się cieszy. Powiem innym, że skończyłeś. Rosie? Mały misiu? O, mały miś ich chyba wszystkich wykończył. Rosie, Bruno czeka na nas na wzgórzu dębiaka. Chcę wręczyć małemu jego niespodziankę. O, musiałam przysnąć. Przepraszam, kicku. Nie mam siły tam iść. Jestem padnięta. A ja też. Co? Gdzie ja jestem? Ale jak my ich wszystkich sprowadzimy na wzgórze? Zostaw to mnie! Filipie, załatwisz więcej kasków? Co chcesz zrobić, kicku? Kickowa taksówka będzie w mig z powrotem! Trzymajcie się! Bruna! Już niedługo, mały misiu. To dla ciebie, mały misiu. Twój pierwszy skuter. O! Skuter! Wiesz, jeszcze nigdy nie jechałem skuterem. Ale jakbym mógł, to bym chciał dokładnie taki. Wyścig! Dalej, Rosie! Na co czekasz? Rosie? Co się stało, kicku? Nie chcesz kierować? Chcę, ale to zawsze ty rządzisz. Może czasem powinnam tobie dać porządzić. W końcu to ty wszystkich dowiozłeś na wzgórze. I to całkiem duże wzgórze. Brawo, kicku. Wyścig! Gotowi? Do startu? Start! Co, Rosie? Ja naprawdę powinienem czasem rządzić. Z drogi, Rosie! I to już! Wiem, że pozwoliłam ci rządzić, kicku, ale to nie znaczy, że masz być niegrzeczny. Łej! Przepraszam,
Mały, uważaj, gdzie jedziesz. Chodźmy na bal świetlików. Biedny kicek. Przyniosłam ci coś do picia. Aha, głupie przeziębienie. Dzięki. Czy możesz mi podać chusteczkę? Biedactwo. Chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami. Nie! Wyzdrowiej, Rosie! Nie zmieniaj, serio! Ciu! Dębiaku, małe żołędzie są równie przejęte jak ja. To prawda, Olu. Z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików. Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili, gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. A my się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki? Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest, tak jak mówiłem. Kicku, proszę wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku. Chwila. O, ciekawe, kto to taki. Cześć, Olu. Cześć, Rosie. Mam dla ciebie wiadomość od Zofii. O, cześć, kicku. Zofia mówi, a rozbłysną piękne światła, ale nie wszyscy je zobaczą, czy coś takiego. Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo. Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki, Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pa, kicku. Idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosie mówiła... Wiem, ale nic mi nie jest. I zaraz to wszystkim udowodnię. No dobra. No to chodź. Ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż, i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko, stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. Kicek, źle się czuje. Wyż go stąd! Spokojnie, dzióbku.
Możemy się zarazić cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To zwykłe przeziębienie. Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienia. Dalej, dalej, głupie liście, głupie. Oj. Wszystko w porządku? Nie martw się, Kicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja... Ale to nie twoja wina. Chciałem się przejść, ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy. Nie ma szans, żebym poszedł na bal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Kicku, masz rację. Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję. Nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal świetlików, bal świetlików, bal, bal, bal. Świeci, świeci, bal, bal, świeci, bal. Gdzie one są? Przybądźcie. Za chwilę tu będą. Znak, dzióbku. Dobrze? Aha. Teraz, leć! Chodźcie tędy. Za mną! Ojej! Rosie, czy to były... Świetliki? Tak, chodź zobaczyć, są wspaniałe! Ale super! Idziemy! Dzięki, Rosie, jesteś cudowna! Dobrze, dzióbku, następny przystanek. Twój plan zadziałał. Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. O, widziałam już wiele cudów, a teraz dzięki wam widzę kolejny. Kicku, dlaczego muszę leżeć w łóżku? Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym podopiecznym, co? Nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję, Kicku. O! Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz?
Ja też nie jestem dobrą podopieczną. No.